Spór o biogazownię w Osowej Sieni wciąż trwa. Jest konflikt na linii inwestor biogazowni, właściciel pałacu, a mieszkańcy. Pytanie fundamentalne, po której stronie opowie się pan burmistrz? Ja opowiadam się zawsze po stronie prawa i po stronie zdrowego rozsądku. Dzisiaj mogę już mówić o pewnym przełomie w tym postępowaniu, które, jeszcze raz podkreślę, nie było wywołane przez burmistrza, przez urząd. Wpłynął do nas wniosek i tak jak każdy inny wniosek obywateli, przedsiębiorców, mieszkańców, no musi być on rozpatrzony. Faktycznie wywołał pewną sytuację konfliktową i dzisiaj mówię o przełomie, ponieważ wczoraj zostało rozesłane do stron postępowania postanowienie o zawieszeniu tego postępowania administracyjnego do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie uprawnienie wynika z ustawy o planowaniu przestrzennym. No i z tego uprawnienia skorzystałem. Jakie to rodzi skutki? Zawieszenie nie może być bezterminowe, bo można rozważyć taką sytuację, że nie wiem, 10 lat będzie ten plan opracowywany i w związku z tym nie będzie ostatecznego rozstrzygnięcia. W naszym przypadku zawieszenie mogło być maksymalnie podjęte do 27 marca przyszłego roku. A zatem jest dzisiaj pewne, że w tym terminie decyzja o warunkach zabudowy, o którą wnioskował inwestor, nie zostanie podjęta. Natomiast na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 września, a więc za tydzień dokładnie, skierujemy pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren, na którym dzisiaj znajduje się zakład wnioskodawcy, jak również na teren, który we wniosku miał być przeznaczony pod potencjalnie biogazownię. I po podjęciu takiej uchwały rozpoczynamy procedurę związaną z właśnie ustawą o planowaniu przestrzennym. Będzie ogłoszenie w prasie o tym przystąpieniu i zaproszenie do składania wniosku. To powoduje, że wszyscy mieszkańcy Osowej Sieni, w ogóle mieszkańcy gminy, również przedsiębiorcy działający na naszym terenie, mają prawo takie wnioski złożyć. Następnie wybieramy projektanta, który przystąpi do opracowywania projektu planu. No i dalsza procedura między innymi zakłada uzgodnienie tego projektu planu z instytucjami, które dzisiaj są wyłączone z postępowania w sprawie warunków zabudowy. Myślę tutaj o Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorze Zabytków. Ze względu na bliskość pałacu obiektu wpisanego do rejestru zabytków, ale także o Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. To jest instytucja, która dzisiaj uzgadnia różne dokumenty, również te strategiczne, takie jak plany zagospodarowania przestrzennego pod względem oddziaływania na środowisko naturalne. A zatem to postępowanie w sprawie miejscowego planu powoduje rozszerzenie kręgu instytucji, ale również osób, które będą miały wpływ na to, jakie zapisy w planie się pojawią. I wreszcie bardzo istotna rzecz na końcu, ten projekt jest wykładany do publicznego wglądu, odbywa się publiczna dyskusja nad nim i każdy znowu z obywateli ma prawo złożyć uwagi do tego planu. A zatem to postępowanie na pewno zapewnia taki powszechny udział społeczeństwa w podjęciu, myślę, ważnej, strategicznej dla przynajmniej Osowej Sieni decyzji, ale również włącza, co jest też dla mnie ważne, pewne instytucje wojewódzkie, które przy tej konkretnej lokalizacji, myślę, że powinny również wypowiedzieć się na ten temat. To jest stanięcie po stronie społeczeństwa. Natomiast mamy również w aktach sprawy pismo wojewody, które wpłynęło do naszego urzędu już po wszczęciu postępowania, dokładnie w miesiącu sierpniu. Wojewoda nie jest tutaj organem, który mógłby podejmować decyzję, nie uczestniczy w tym postępowaniu, natomiast na wniosek inwestora wyraził swoje stanowisko, swoją opinię.
I ta opinia wskazuje, że najwłaściwszą formą rozstrzygnięcia tej sprawy jest właśnie przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda nie tylko podkreśla udział społeczeństwa, o czym już powiedziałem, ale również podkreśla, że jest to najbardziej stabilna i pewna forma podjęcia decyzji również dla inwestora. Wskazuje na to, że plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym, które jest mocnym argumentem. Natomiast każda decyzja administracyjna, decyzja o warunkach zabudowy również nie jest stabilnym rozstrzygnięciem, bo może być uchylona, może wygasnąć, może być zaskarżana przez strony. A więc też jakby wskazuje interes inwestora, że przy takich dużych, ważnych inwestycjach warto oprzeć się na planie. Taka decyzja została podjęta i na pewno przy tworzeniu tego planu będziemy wspólnie z wybranym projektantem pilnie wsłuchiwać się w głos społeczeństwa. Czyli można powiedzieć, że sprzeciw społeczeństwa będzie wiążący, jeżeli taki oczywiście by się pojawił. Wybiega pan do przodu. Mówimy o udziale społeczeństwa i o braniu pod uwagę różnego rodzaju wniosków czy uwag, które w tym postępowaniu się pojawią. Nie chcę dzisiaj przesądzać, jakie te wnioski i uwagi będą, natomiast obserwując to, co do tej pory się działo, można, myślę, z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że tych wniosków przeciwko biogazowni, uwag wskazujących na inne zagospodarowanie tego terenu będzie dosyć sporo i najprawdopodobniej one przeważą, jakie zapisy w planie się pojawią. Myślę, ważna jeszcze uwaga, decyzję w sprawie uchwalenia planu podejmuje organ kolegialny, jakim jest Rada Miejska, a zatem również wybrani przedstawiciele społeczeństwa, czyli można powiedzieć, że reprezentanci tego społeczeństwa podejmą ostatecznie decyzję o kształcie zagospodarowania tego terenu. Jest już decyzja w sprawie biogazowni. Czy rozmawiała pani już z burmistrzem na ten temat? Tak, w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy i byliśmy w grupie 14 osób mieszkańcy i pan burmistrz w sali posiedzeń przedstawił nam, jak wygląda sprawa z budową planowanej biogazowni. Także z odpowiedzi pana burmistrza wynika, że prace są zawieszone, że jest wstrzymanie, nie będzie budowy na tym etapie biogazowni. Także myślę, że dla nas informacja jest dobra, z tym, że to na pewno nie jest koniec tej naszej walki w planowaniu tej budowy biogazowni, bo to wszystko są z tym związane prace. Czy w tej chwili już są przygotowywane wnioski do burmistrza? Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca będziemy pisać wnioski w dalszym ciągu o przeciwstawieniu się budowy tej biogazowni. Myślę, że my jako mieszkańcy nie odpuścimy tej budowy, bo uważamy, że ta lokalizacja i zresztą jak już wcześniej mówiłam, nie ma zgody mieszkańców na taką inwestycję. Czy to jest zwycięstwo mieszkańców Osowej Sieni? Myślę, że na tym etapie jest to dla nas zwycięstwo, ale walka przed nami na pewno.